Peugeot 308, następca 307, dach bardzo podobny, ale nie pasuje i jest tam trochę niuansów. Już miałem takie 308, gdzie ktoś wkłożył części 307, naprawiając dach i się na tym przejechał. Wpakował mi trochę na minę. No, na szczęście się dość szybko połapałem, więc nie róbcie tak. Nie pasują te części z 307. Niektóre tam można, ale to nieliczne. Samochody fajnie wypasione, potrafią mieć mega wyposażenie, łącznie z nawiewem ciepłego powietrza na kark. O, tu widzicie pamięć foteli. Takie designerskie, JBL, system nagłośnienia, ale to nadal jeździ jak Peugeot, więc emocji po tym nie oczekujcie, a wygląda fajnie, mi się podoba. Nie? Spory bagażnik też. CLK 209. Fajny. Podobają mi się te auta. Też duża gama silników. Tam były jakieś problemy, tak jak i w SLK, któreś te mniejsze silniki. Miał jakiś poważny problem, jak się świeci check engine. Pamiętam, był taki piękny do sprzedania. Tutaj z kimś rozmawiałem, kto się bardziej znał właśnie. Mówił, że tam się można nadziać na minę, więc sobie poczytajcie, które tam silniki są takie ryzykowne. Zresztą te duże 3,5 litra tam też bywały jakieś spore problemy, gdzie się kończyło wymianą silnika. Więc trzeba ten temat zgłębić. Nie jest to już ten Mercedes, co w latach 80. To chyba jedno z gorszych lat Mercedesa, jeśli chodzi o jakość. Ale podoba mi się, to wnętrze nie jest jakieś tam tragiczne, jeśli chodzi o jakość. No, spoko. Natomiast co się dzieje z dachami? Do rzeczy. Ciekną czasami siłowniki. Zdarza się. Z tyłu, przy szybie. Tam się to wszystko zaczyna rozłazić. Tam są takie kieszonki. Wychodzi to, zagina uszczelkę szyby. Bardzo ważne, żeby nie była zdeformowana trwale. No i dach, albo trzeba te kieszonki tam ratować. Ja nie mam na to czasu, ale można to ratować. Albo się takie poszycie wymienia. Poszycie jest drogie. I polecam tylko najlepszych producentów. Wtedy to leży. Ostatnio miałem taką nieprzyjemność, że zamówiliśmy dach od producenta, od którego biorę dużo dachów, trochę tańszego, i dach zupełnie z tyłu był źle skrojony. Mógł być to jednostkowy błąd, ale już powiedziałem sobie, że więcej tego nie zamówię, bo musicie mieć świadomość tego, że jak coś jest nie tak, to ściągacie ten dach i nakładacie oczywiście już za darmo. Tam producent wam nie zwróci. Zresztą do dzisiaj czekam na rozpatrzenie reklamacji, bo trochę trwają przepychanki, więc no, tańszych dachów tutaj jest ryzyko, że nie będzie was to zadowalać, a gwarantuję, że was to zadowalał ten efekt, jaki tam był. I polecam po prostu dachy od jednego z droższych producentów, który prawdopodobnie robił je na pierwszy montaż. Ale to już trzeba szykować kwotę, no, niewiele niższą od pięciocyfrowej, trochę niższą, ale już bliżej pięciu tych właśnie cyfr, więc no, to może być jakiś tam wydatek. Natomiast jakichś tam większych problemów z elektryką tych dachów nie ma. Potrafi się zdarzyć, ale to głupoty. Naprawdę, się tam czujnik się przywiesi z przodu. TT8J. Coś tam się odkleja. Kurczę, nie pamiętam. System jest ten sam, więc duże prawdopodobieństwo, że będzie się odklejać, ale nie pamiętam, czy nie, robiliśmy coś. Coś było chyba jakieś, no, takie nowsze, więc też znowu trzeba tą szybę spojrzeć. Co, klapeczki, które się wysuwają, takie zaślepki. O, tutaj. Potrafią szwankować, ale do ogarnięcia. I to główny problem w tych audycjach. Jakieś tam kabelki też pamiętam coś, ale ogólnie taki auto chyba fajniejsze od tej poprzedniej, bardziej z charakterem widać po tych lampach, nie jest takie rozlazłe, rozmyte. Śmiało bym polecił. Nie wiem jak tam z budżetem, czy to jest wystarczająco, tutaj przebieg mamy dość duży, czy nie, ale spoko. Oczywiście dwuosobówka. Dobra, streetka. A co tutaj, wynalazek. Jak ktoś jest fanem Fordów, to można, ale no, auto, nie wiem czemu on jest taki drogi, bo te auta do tej pory to były tanie jak barszcz. Dach trochę kosztował, tam też z szybami tymi plastikowymi problem po latach.
Ale przede wszystkim jak to w kapiszonie, ruda, nie? Więc trzeba to auto dobrze obejrzeć pod tym kątem, zwłaszcza, że to jest cabrio, więc jak wam zgnije od spodu, to już no, niewiele będzie tu go trzymało. Pewnie jakieś tam wzmocnienia są w płycie podłogowej, ale ogólnie dobrze by te progi jakoś wyglądały, bo z tego co pamiętam ogólnie w Fordach Ka, no to znikały w tempie geometrycznym. Mercedes 129 to takie chyba entry level, no właśnie uderzone, więc jeszcze tutaj do 35 to myślę, że specjalnie nic nie kupimy. Ale powiedzmy sobie, no może załóżmy, że coś traficie, może jakąś 3 litrówkę, a nie 5 litrówkę. No co, siłowniki do roboty, żeby mieć spokój, a nie, że zrobiłem jeden, zaraz drugi, potem trzeci i wiecznie to się psuje. Więc robimy wszystkie, problem znika na lata. Tylne okienka, albo to co preferuję, wymiana dachu, bo szczerze trochę nie rozumiem właścicieli takich aut, które kosztują naprawdę sporo, a wymieniamy w nich trójkątne szybki w dachach, które mają 20 parę lat. Są takie dachy, że faktycznie no, można to wymienić i wtedy to robimy, natomiast jak widzę niektóre zwłoki, gdzie tam właściciele chcą wymieniać te szybki, to się zastanawiam, co jeszcze tak jest naprawiane w tym Mercedesie. No nie oszukujmy się, samochód jest mega premium i wydaje mi się, że po 20 latach to czy 20 paru, a czasami 30 paru no zasługuje już na to nowe poszycie i w tą stronę bym szedł. Oprócz poszycia linki stalowe, no, często jak się ściągnie, to coś tam jeszcze wychodzi, czyli siłowniki, linki, poszycie czasami pod sufitka. Robią się koszty, ale tutaj jest o tyle fajnie, że auto będzie szło w cenę, jest kultowe, już w tej chwili fajnie wygląda, jeździ jak Mercedes. Czy fajnie, to sobie każdy musi odpowiedzieć, ale no ma coś w sobie, tu tego mu nie odbierzemy. Więc te pieniądze, które włożycie w renowację dachu, no nie są wyrzucone. Stelaże takie niklowane, czy chromowane też potrafią rdzewieć. To dużo wam powie, w jakich warunkach było auto. Jak stelaż mocno podzywiały, to coś jest nie tak. Powinien być w miarę ładny, nie? No co, sterowniki dachu. Też potrafiły się psuć. Można to naprawiać, no ale to wszystko jest koszt. Nowe, nie wiem, czy jeszcze są dostępne, używane. No, kosztują parę tysięcy, tak, 124, więc no nie są to tanie dachy do naprawy, nie? Powiem tak. Mimo, że opanowane, no to jednak trochę jest problemów i jak się to wszystko pozbiera, a robimy takie renowacje, gdzie leci wszystko nowe, no to koszty będą. Crossfire robiłem kilka. Poszycie drogie, jakby ktoś potrzebował, to mam fajne jedno poszycie używane, natomiast nowe jest drogie. Wizualnie to w ogóle nie jest kabriolet, okej. Okay. No ale załóżmy, żebyśmy znaleźli. Wizualnie specyficzny dach jest miksem takim SLK, CLK 208, jeżeli chodzi o siłowniki, czy tam 129, bo to wszystko jeden pies. Więc część rzeczy jest podobnych, ale część rzeczy jest innych. No i taki wynalazek generalnie. Do ogarnięcia, ale no, trzeba być osobą bardzo taką wyindywidualizowaną, żeby to kupić to na pewno. Widać tą konsolę, że to jest SLK, nie? 170, to widać. No więc bardzo taki dla indywidualistów sama. Golf 1, no raczej też nie daily. Dach dość tani w ogarnięciu, tam ręczne albo automatyczne dachy, ale co tam tej automatyki, dwa siłowniki, pompa. Kręci w lewo albo w prawo i cała filozofia. Dach, pod sufitka, wypełnienie. Nie są jakieś duże koszty przy takiej kwocie samochodu i tego, jakim już jest kultowym autem i youngtimerem, więc ramka szyby tylnej, może być porozumiała, dodatkowy koszt dochodzi, nie taki jakiś bardzo mały, więc to sam samochód, no to już sobie tam poczytacie, oczywiście silniki, głównie pancerne. Mitsubishi Eclipse, tego Mitsubishi to widziałem kiedyś na zlocie, miał kolega z forum. Nie robiłem go nigdy, nie wiem co tam mogę o nim powiedzieć. Jaguar XJS, no to nie jest daily. To
Teraz będziemy robić jakieś tam poprawki związane z wiekiem, czyli wyciągające się gumki i tak dalej. No wszystko możemy zrobić, poszycie, regenerację tego, ale nie będę może go omawiał, bo nie znam tego samochodu jakoś specjalnie. Jak ktoś kupuje, to na pewno nie będzie to pierwsze cabrio z przypadku takie. Może i pierwsze, ale raczej nie z przypadku. Trzeba mieć fantazję, żeby to kupić tak z przypadku. Ale to wtedy tak sercem nikt tutaj nie przekona. Dobra, no i mamy ostatnią stronę. Sprawdźmy, co tu jest. Audi A3. No to tak jak Golf, którego omawiałem. 500 kończy stawkę hybrydową. Wow, już hybryda. No więc uszkodzony. Ok, dobra, wiadomo dlaczego. Jakbym podsumował ten odcinek, mamy teoretycznie spory wybór, tak? I roadstery, i takie auta miejskie z odsuwanym dachem, w zasadzie 500, i czteroosobowe kabriolety. Jeżeli szukacie klasyki z miękkim dachem, Audi A4, BMW E46. Moim zdaniem wygrywa E46, ponieważ bardzo mało awarii kosztownych trapi ten dach. Natomiast w Audi A4 będzie tego więcej. No i napęd przedni, tylni, tutaj wedle preferencji, ale jednak no BMW dla mnie tutaj wypada deczko lepiej. Gdyby w Audi się nie odklejała ta szyba, to bym je postawił łeb w łeb. Natomiast ze względu na to okno, które generuje koszty, i dach już też potrafią przesiąkać, co jeszcze w E46 nie spotkałem. Po prostu się już degradują te warstwy, które nie przepuszczają. Mimo że materiał ten sam, to właśnie w Audi to spotkałem. Może jest to kwestia sposobu składania i tak dalej, jak to tam się składa, nie? No więc tutaj pod względem bezawaryjności to BMW moim zdaniem przoduje. Jeśli chodzi o roadstery, MX-5, Z3, ale ja bym wolał Z3. Z4 widzieliśmy, że to jeszcze jest mało, to jeszcze tutaj nie było wielkiego wyboru. Ale coś pewnie można szukać, nie? Bardziej bym się skłaniał do Z4 sześciocylindrowej, bo to jeszcze nie miało aż takich cen jak w Z3 sześciocylindrowej. Z3 sześciocylindrowa teraz poszła mocno w cenę, a jeżeli czterocylindrowa, to 115 koni, no nie będzie szału żadnego. Lepiej może popatrzeć na IS-a, nie? Ale jeżeli komuś nie zależy, to brać to, co będzie po prostu ładne. Inne tutaj samochody no macie omówione. Jeśli chodzi o hardtopa, EOS, tak jak mówiliśmy, popularny samochód, fajnie się jeździ, ryzykowny zakup pod kątem kupna niedziałającego, znowu kupno działającego, wyeksploatowanego dachu albo zrobionego na sztukę, to tak trochę z deszczu pod rynnę, bo podziała chwilę i te koszty będą duże, a kupiliście w cenie pełnowartościowej, więc dobrze by było obejrzeć z kimś, kto wie, z czym to się je i potrafi Wam ten dach ocenić. Albo patrzeć na mój profil na Facebooku, pokazywałem, jak powinien dach pracować, jak powinien szyberdach pracować i tak dalej, nie? Więc można to zrobić. Jeżeli ktoś Wam mówi, że dach był robiony, zapytajcie, gdzie, co było konkretnie robione, ile zapłacił. Jeżeli zapłacił tysiaka za naprawę szyberdachu, to jest to lipa, bo same części będą warte więcej, jak my naprawiamy, niż ta kwota. A słyszałem o takich naprawach, więc to jest bzdura od razu. Możecie to stwierdzić, tak by nie było robione. Nie? Jeżeli zobaczycie tam nawalone smaru w prowadnicy, aż wycieka jakieś kurcze historii takich, no to wiadomo, że ktoś się nie znał. Możecie traktować jako zakup bardzo wysokiego ryzyka. E93. Tak, w tą stronę na pewno bym popatrzył. Mimo jakichś tam problemów, bardzo fajne auto. Fajnie się tym jeździ, sztywna konstrukcja. Tak jak to wnętrze, czuć, że to już jest inna epoka. A ceny są całkiem niezłe tych modeli. Może nie jestem obiektywny. Jeśli chodzi o Mercedesa, dobrze poczytać właśnie. Popatrzeć w 208 na korozję, ogólnie na stan tego dachu, w 209 na tą tylną część przy szybie, na te farfocle, czy to wszystko jest ok. No i poczytać o tych motorach, bo wiem, że tam właśnie były jakieś awarie. W zasadzie
mamy ten pułap. Jeżeli Wam się odcinki spodobają, poskrolujemy jeszcze w wyższych pułapach cenowych, bo jest tu jeszcze co omawiać na pewno. Nie? Myślę, że też pójdziemy w stronę właśnie konkretnego modelu, bo tutaj przeglądając zauważyłem, że o niektórych mogę opowiadać i być może komuś ta wiedza by się faktycznie przydała. No a tutaj nie ma czasu w takim odcinku, żeby wszystko powiedzieć na temat danego modelu. Nie? Także dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba, czy kontynuować te filmy. Jeżeli będzie wola, no to będziemy tutaj maglować te ogłoszenia dalej. Trzymajcie się, kupujcie kabriolet, na to idzie, będzie fajnie. Na razie.